jesteśmy w Neapolu. Jak widzicie, jest mnóstwo skuterów i samochodów i totalny chaos. Tak jak przypuszczałem, nie dojechaliśmy do Pompejów, ale dojechaliśmy do wulkanu Etna i moi drodzy, dzisiejszą noc... Wezuwiusz. Dzisiejszą noc spędziliśmy na wulkanie, zaraz przy kraterze. No wyżej się już po prostu nie da dojechać. Na koniec co drogi, znajdę miejsce znaleziono na Park Fortnite i bardzo zaciekawiło mnie to, że ludzie opisali, że no normalnie nie ma możliwości się przespać na wulkanie, to jeszcze czynnym, który może w każdym momencie wybuchnąć. A tutaj jest taki płaski placek, który może sobie kimnąć. Przed chwilą przyjechała policja, widziała nas, więc chyba to jest legalne. Wyjazd pod górę jest niesamowicie stromy i jest 10 km po prostu takiej drogi, takiego ślimaczka. Góra, dół, góra, dół. Znaczy zakręt, 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 zakręt. A w międzyczasie robimy włoską pancetę, czyli włoski boczek z albańskimi jajkami, pyszną jajecznicę. Nie ma takiego jedzenia, żeby mi nie spadło na bluzkę albo na spodnie. To na samym początku. Zawsze. Ja, zobaczcie, to są skały wulkaniczne. A tutaj widać widok na Neapol. Pokażę mi zdjęcie. Tu jest nasz buźny. Tu już widać szczyt Wezuwiusza, tam jest krater. Tak jak Łukasz wspominał, Wezuwiusz to jest wulkan czynny i on co pewien czas się przebudza, czasami wybucha, czasami te erupcje są większe i mniejsze. Ostatni raz wybuchł w 1944 roku. Nie była to taka bardzo silna erupcja, aczkolwiek około 30 osób zginęło. I tak mniej więcej szacują, że ten wulkan przebudza się co 30 lat, także on już powinien się przebudzić i teraz wszyscy są w takim stanie oczekiwania, kiedy to się wydarzy. Naukowcy przewidują, że to kolejne jego przebudzenie to będzie bardzo silny wybuch. Także z tego, co czytaliśmy, Neapol jest przygotowany na ewentualną ewakuację. Pytanie brzmi tylko, czy Wezuwiusz pozwoli im na tą ewakuację. Zostawiłem sobie wczoraj taką karteczkę tutaj. Olej sprawdzony. O, karteczka się nie chce oderwać. Oh my god. Olej sprawdzony, wszystkie płyny sprawdzone. Samochód bez żadnych usterek wyjechał na Wezuwiusza. Bez żadnych usterek przejechał przez całą tą włoską drogę z San Giovanni Rotondo do Neapolu i muszę wam powiedzieć, na chwilę obecną uważam, że najgorsze drogi w całej Europie ze wszystkich krajów, które my odwiedziliśmy, mają Włochy. I Łotwa. Łotwę pobiły Włochy niestety, bo tam jeszcze były kawałki ładnej drogi, a tutaj są takie jedna wielka zapadnia, jedna wielka dziura. Okropne po prostu. Ale my nie jedziemy przez autostrady, a tak. To były autostrady takie, więc no, myślę, tu nie, że tu są numer dwa. Te autostrady, które jechaliśmy tak samo, tu są podziurawione jak szwajcarski ser, te bezpłatne, bo po płatnych jeszcze nie jeździliśmy. No ale to na razie tylko może ta część Włochów tutaj. Zobaczymy, jak będzie dalej. Jedziemy. Jak przyjechaliśmy na Wezuwiusza, to oczywiście mieliśmy lekkiego cykora, czy czasem to nie będzie dzisiaj dzień wybuchu, ale kiedy przyjechaliśmy na parking, zobaczyliśmy kota, który bawił się z myszą i stwierdziliśmy, że koty by wiedziały. Koty mają taką intuicję i szósty zmysł, więc kot by wiedział, że będzie wybuchał, więc jak był kot, to my byliśmy już spokojni. Znajdujemy się w Pompejach przed Bazyliką Matki Bożej Różańcowej, przepięknym wnętrzu, z przepięknym obrazem. Jest to wyjątkowe dla mnie i dla wielu pielgrzymów i dla wielu ludzi miejsce, ponieważ tutaj w Pompejach Matka Boża objawiła się pewnej chorej dziewczynce, która bardzo prosiła ją o zdrowie
i kazała jej odmówić przez 54 dni różaniec, trzy części różańca. I dziewczynka, kiedy to zrobiła, została uzdrowiona. I na pamiątkę Maria na koniec powiedziała, daje jej obietnicę, że ktokolwiek odmówi właśnie tą nowennę, tak zwaną nowennę pompejańską, dozna łask i, no i tego ona spełni po prostu prośby tych osób. I ja właśnie jestem w trakcie odmawiania tej nowenny, ale już parę lat wcześniej odmówiłam ją także, całości. I chcę wam powiedzieć, że intencja, w której się modliłam, o uzdrowienie, o zdrowie dla pewnej kobiety, dla pewnej mojej bliskiej, znajomej, spełniła się. Także ja jestem żywym przykładem i żywym świadkiem tego, że ta nowenna działa. I chciałam was zachęcić, jeśli macie jakieś prośby, potrzeby do odmawiania jej, chciałam wam powiedzieć, że można, aby było troszeczkę łatwiej, ściągnąć sobie aplikację nowenny pompejańskiej na telefon i tam można sobie ją liczyć, tam są wszystkie jakby teksty, które się odmawia, wszystkie teksty modlitwy, a także jest wyjaśniona jej historia i osoby związane z nowenną pompejańską. I jeszcze chciałabym chętnych odesłać do ojca Szustaka, ponieważ on, wiem, że na jednym ze swoim vlogu tłumaczy dokładnie, czym jest ta nowenna. I razem z nim, nie wiem, czy już w tym momencie, czy za jakiś czas, ale będzie można odmawiać grupowo tą nowennę pompejańską. Wiem, że on zrzesza ludzi chętnych, także na pewno jest to fajna inicjatywa i warto się temu przyjrzeć. To tyle. W Neapolu! Jak widzicie, jest mnóstwo skuterów i samochodów i totalny chaos. Idziemy teraz do ojca Dolindo. Jesteśmy teraz pod kościołem Matki Bożej z Lourdes w Neapolu, w której w środku znajduje się grób ojca Dolindo. Ojciec Dolindo to był ksiądz, który działał tutaj w Neapolu. Jest on głównie znany za sprawą modlitwy Jezu, Ty się z tym zajmij. Jest to bardzo piękna modlitwa. Jeśli jej jeszcze nie znacie, to polecam, znajdźcie sobie ją w Google, bo jest cudowna. Modlitwa jest taka ksiądz. Tak. No. A ojciec Dolindo to był niesamowity człowiek. Żył jak święty. Niestety jeszcze świętym nie jest ogłoszony, ale prędzej czy później to się wydarzy. Człowiek o niesamowitej pokorze, miłości i po prostu heros. Ale miał bardzo trudne życie, jednak całe to życie zawierzył Bogu. I właśnie jest taka książka z tym samym tytule, Jezu, Ty się tym zajmij, gdzie możecie przeczytać o nim, którą bardzo gorąco wam polecam, bo no jest to przepiękny człowiek, miał przepiękne, choć trudne życie. A jego grób tutaj, on właśnie powiedział, że jeśli ktoś przyjdzie do jego grobu i zastuka w jego grób, to on właśnie wesprze się za tą osobą. Dlatego idziemy zastukać. Właśnie stukają. Chodźmy. Aperol! Muszę sobie poradzić, bo to nie ma, nie da się przeżyć normalnie. To jest tak głośno, jest tak dużo ludzi, jest tak dużo skuterów, które rąbią. Śmieci dookoła, zapach tych śmieci. Jest to przedziwnie, bardzo egzotycznie. No ale Neapol, Italia. Idziemy na pizzę. Na jaką? Na najlepszą neapolitańską pizzę na świecie. Znajdujemy się właśnie u wejścia jednej z najbardziej znanych pizzerii w całym Neapolu.
L'Antica Pizzeria da Michel. Ta pizzeria działa od 1870 roku, czyli prawie 150 lat i rozsławił ją w szczególności film Jedz, módl się i kochaj. Sama Julia Roberts była tutaj, jadła pizzę i można zobaczyć w środku jej zdjęcia. Jest to bardzo tradycyjna neapolitańska pizza. Mają tylko dwie pizze do wyboru, margaritę i marinarę i napoje. Pizza jest podobno, zaraz sprawdzimy. To jest Maradona. Dzień drugi mojego pizza challenge. Jemy margarita, jest przepyszna. Jesteśmy pod drugą pizzerią. Jest to pizzeria, która powstała w 1935 roku. Nazywa się tak... Gino Toto Sorbillo. A jesteśmy tutaj dlatego, ponieważ poznaliśmy jakiś czas temu dziewczynę, która prowadzi kanał poświęcony tylko i wyłącznie pizzy. Nazywa się Pizza Girl Patrol. Można ją znaleźć na Instagramie albo też w internecie na blogu. I ona opisuje najlepszą pizzę na świecie. I właśnie to jest pizzeria z jej polecenia. Pierwsza była fenomenalna, a teraz przekonamy się, jaka jest druga. I obie są z jej polecenia. Tak. Także dziękujemy, Aniu. Pizza numer 2. Diabolo. Ale pachnie tomatko. Szkoda, że was tu nie ma, nie możecie tego powąchać, ani spróbować. Ojej. Poczujcie. No Jezu, faktycznie przepięknie pani, co to jest? Bazylia. To. A to? I to co właśnie? Jakaś kiełbasa. Fantastyczna, cudowna. Nie ma takiej pizzy w Polsce, co ja nie jadłem. 10 na 10. Primo sort. Primo. Get started, gotta get started.
nasze miejsce, restaurant. Powiedz, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w pizzerii na... przyszliśmy na specjalną, na napolitańską pizzę. Pizzę smażoną. Pizzę smażoną, jak ona wygląda. Robi się bardzo szybko. No, jak? Ale gorąco. To jest kolejna pizza już. Czwarta, a trzeci dzień mojego pizzowego challenge'u. Ciasto jest super. Najlepsza pizza, po prostu jaką jadam od dawna. Boże, niebo, niebo w gębie. Podłączam się do Kasi. Tak. Największe odkrycie, bo pizzę to już jadłem, nie? W różnych krajach, w różnych odsłonach, ale smażonej pizzy to takie dobre, że was tak. Zjedliśmy dwie. Na początek jedną, a potem jeszcze Kasia mówi, no i po drugą, no to poszedłem. Pyszne. Jakbyście kiedykolwiek mieli okazję spróbować pizza Sobrino, Corbillo, to jest ta sama pizzeria, którą jedliśmy wczoraj. Z tym, że w innym miejscu i tak. I ci się zrobią smażoną, a tamczek normalną. O!